swojej praktyki, z historii, z którymi się gdzieś tam spotykasz, może niekoniecznie u Was, ale też na przykład w innych firmach, czy z historii, które opowiadają Tobie Twoi klienci i z ich doświadczeń również z innymi producentami palet drewnianych. Jakie są najczęstsze problemy związane z dostawami palet? Jak można im zaradzić? Z czym spotykasz się najczęściej? Co nie działa? To znaczy, współpraca z nami powoduje, że klient oszczędza czas i pieniądze. Z uwagi takiej, że my wypracowaliśmy już w swojej 30-letniej historii odpowiedni standard, który jest dostosowany do takich indywidualnych wymogów naszych klientów. Ale spotykamy się u naszych klientów z naszą konkurencją, która bardzo często ma problemy z utrzymaniem przede wszystkim jakości i powtarzalności jakości tych produktów. Z reguły jest to stosowanie tańszych surowców, które w konsekwencji mogą spowodować pogorszenie jakości tego produktu gotowego w postaci palety. Zazwyczaj też opakowania drewniane czy palety są nieprawidłowo oznakowane właśnie na zgodność z normą IPPC według dyrektywy ISPM 15, czyli tą taką pieczątką, słoinką, gdzie jest nadrukowany kod producenta i metoda dezynfekcji palety. Z reguły brak czytelności tego znaku powoduje problemy na granicy i w odprawie, szczególnie do Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy taki przykład jednego z naszych klientów, który zdecydował się na współpracę z naszą tańszą konkurencją i okazało się, że firma miała olbrzymie problemy z wysyłką towarów właśnie do Ameryki Północnej, właśnie ze względu takiego, że opakowania były nieprawidłowo oznakowane i nieprawidłowo wysuszone. I wymogiem tego klienta okazało się przy następnym przetargu była 100% czytelność znaku z obu stron palety, a certyfikat fitosanitarny mówi tylko o poprawnej czytelności z jednej strony. Klient, mając już w doświadczeniu tak duże problemy z czytelnością znaków, zażądał w kontrakcie 100% czytelności znaków. W naszym procesie znakowania palet używamy drukarek z wysoką rozdzielczością i skutecznie nasze palety są prawidłowo oznakowane. Dodatkowo palety możemy w naszej produkcji znakować dodatkowymi elementami przez klientów. Jeżeli jest coś wymagane typu part number albo logo klienta. Również rozmiar palety jest u nas standardowo nadrukowany, z reguły na środku, na drugim klocku. Jeżeli chodzi o te problemy, z którymi najczęściej spotykają się nasi klienci z paletami naszej konkurencji, to zazwyczaj nieprawidłowe magazynowanie palet po procesach dezynfekcji i suszenia, gdzie palety zmagazynowane w magazynie nieprzystosowanym do przechowywania palet suszonych ulegają zamoknięciu, są wilgotne, pleśnieją i są z nimi różnego rodzaju problemy. Ale to, na co najbardziej narzekają klienci, to też problem przede wszystkim z kontaktem, z przekazaniem prostej informacji, gdzie brak możliwości zarządzania informacją, to jest to, co klienci nam też komunikują zwykle, jeżeli przychodzą do nas i oczekują tego prawidłowego kontaktu, co dla nas jest absolutnym standardem, bo dla nas nawet najgorsza informacja, którą trzeba przekazać klientowi, to zawsze jest możliwość zarządzania tą informacją. A często się zdarza, że brak tej osoby dedykowanej do obsługi klienta powoduje, że nie ma takich podstawowych informacji składanych klientowi typu awizacja, informacja o tym, kto przyjedzie, ile palet przyjedzie w dostawie. To jest dla nas sytuacja niedopuszczalna i w naszej firmie właśnie osoba dedykowana do kontaktów z klientem
ma w standardzie informowanie mailowe klienta o tym, kto przyjedzie, jakim samochodem, jaka ilość palet będzie w dostawie i w dodatku jeszcze o której godzinie jest planowana ta dostawa, bo bardzo duża część klientów ma w swoim systemie obsługi logistyki awizację dostaw godzinową. Dlatego też trzeba być na odpowiednią godzinę w fabryce po to, żeby samochód został sprawnie rozładowany. Dlatego też bliskość nas jako firmy do Wrocławia i w ogóle na Dolnym Śląsku i obsługa z magazynu powoduje, że dla nas jest to swojego rodzaju standard. Jak już wcześniej powiedziałem, jeden z klientów zamawia codziennie palety o godzinie 5 i dostawę ma do godziny 14. Problemy w dostawach też palet drewnianych to niekompletność dostawy. To jest coś, co też nasi klienci zwracając się do nas o wycenę, o przygotowanie oferty. I jest to coś, co też wygłaszają jako taki problem występujący u innych dostawców, czyli przede wszystkim różnica między zamówieniem a dostawą finalną dostarczaną do klienta, gdzie klient drży w obawie takiej, ile palet i czy na pewno będą zgodne z tym, co klient zamówił. To jest absolutnie karygodne w działalności, ponieważ to powoduje bardzo dużą destabilizację pracy magazynu i brak możliwości też zarządzania tymi paletami u siebie na produkcji. Zabrudzenia i zamoczenia palet w trakcie transportu. Jest to też zgłaszany problem przez klientów. Nasz jeden z klientów, to taka ciekawostka, wymaga za każdym razem potwierdzenia czystości naczepy, ponieważ jest to klient z branży spożywczej i wymaga bardzo wysokiej inspekcji samochodu, taboru ciężarowego, który musi zostać sprawdzony przed dostawą, jak i również czystości palet drewnianych, które do niego dostarczamy. Zdarza się też, że klienci narzekają na brak kompletności dokumentów, bo same dokumenty w postaci WZ-ki to często niewystarczające dokumenty do tego, aby wysłać palety w świat. My w swoim standardzie przesyłamy zwykle potwierdzenie przeprowadzenia procesu fitosanitarnego palet, gdzie klient też ma możliwość uzyskania od nas potwierdzenia przeprowadzenia tego procesu fitosanitarnego wydrukiem komputerowym z naszych komputerowo sterowanych suszarni do przeprowadzania procesów fitosanitarnych. Bardzo często się zdarza też, że klienci narzekają na brak kompletności zapisów na dokumentach transportowych, na przykład brakuje numeru zamówienia, co powoduje, że nie można tego danej dostawy przyjąć u klienta w systemie. U nas skutecznym rozwiązaniem okazał się system ERP Enova, który od momentu zaofertowania klientowi czy przesłania klientowi oferty, na podstawie oferty jest przyjmowane zamówienie do systemu właśnie z informacją od klienta z tym numerem zamówienia, które ma już później ciągłość w potwierdzeniu wysłanym klientowi, również na dokumentach dostawy, dokumentach WZ i finalnie faktury, bo często się też zdarza, że klienci przyjmują dostawy na podstawie faktury, nie samego dokumentu WZ, który musi być ściśle zintegrowany z zamówieniem przesłanym właśnie przez klienta. To tak, chyba, najważniejsze problemy, z którymi klienci zwracali się zwykle o pomoc do nas, żeby im rozwiązać te problemy i po prostu doprowadzić do takiej normalności we współpracy w dostawach palet.
Tak, bo faktycznie ta niezgodność w dokumentach, ja jeszcze tak z czasów mojej pracy na etacie, to była straszna zmora, bo to faktycznie i to zamówienie musi się zgadzać z PZ-ką, PZ-ka z fakturą i czasami nawet jakby brak jednej sztuki prowadzi do takiego chaosu, tu trzeba dzwonić, a czy można zamknąć to zamówienie, a tu jest za mało, a tu jest za dużo, a tu nie tyle zer po przecinku w tej cenie, no to są faktycznie takie rzeczy, diabeł tkwi w szczegółach zawsze. Tak. Tak można powiedzieć. Tak, i wiesz co, też myślę, że takim ciekawym jest to, co mówiłeś, bo chyba my nie mówiliśmy o tym na poprzednim webinarze, jak rozmawialiśmy na temat tego, jak napisać zapytania ofertowe, żeby kupiec też wiedział, do jakich lokalizacji te palety będą wysyłane, tak? No bo mówiłeś, że w Stanach są inne wymagania, tak? Na odprawie celnej, tak?